Panu z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, abyście nie byli sądzani, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wymierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, żeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Oto słowo Pańskie. Wszyscy, jak tu jesteśmy, ale w szczególny sposób wy, młodzi, ruszający do Lizbony, dostajemy dziś przed oczy figurę Abrahama. Abraham jest wzorcem wiary dla chrześcijan, dla Żydów, dla muzułmanów. Można powiedzieć, że jakieś 3/4 wierzącej ludzkości widzi w Abrahamie punkt odniesienia dla siebie. Wiara Abrahama to jest wiara człowieka w drodze. I dlatego myślę, ta jego figura jest tak bardzo ważna, by ją rozważyć. Abraham to jest człowiek w drodze. Z tego fragmentu, który słyszeliśmy, chciałbym wam zwrócić uwagę na kilka istotnych momentów. Pierwszy jest zaraz na początku. Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca. Tym, co uruchamia Abrama, jest słowo Boga, które usłyszał. Słowo skierowane do niego. Jest ogromnie ważne, bo Abram do tego czasu też był człowiekiem w drodze. Nieco wcześniej, dosłownie kilka wersetów wcześniej w Księdze Rodzaju czytamy, że jego ojciec Terach wyruszył z Ur Chaldejskiego i wziął ze sobą Abrama. Nieraz mówimy na skróty, że Pan Bóg wyprowadził Abrahama z Ur. Abram, owszem, wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale nie dlatego, żeby sam chciał, tylko jego własny ojciec go wziął ze sobą. I przeszli razem mniej więcej połowę drogi do ziemi obiecanej. I kiedy dotarli do Haranu, właśnie do połowy drogi, to Terach postanowił się zatrzymać i zbudował tam dom. Taki moment, który może się każdemu zdarzyć, nie? To znaczy, niby jestem człowiekiem w drodze, ale dochodzę do takiego punktu, w którym mi się bardzo podoba i postanawiam się osiedlić na dobre. I to, co miało być etapem w drodze, staje mi się ostatecznym miejscem zamieszkania. Tak się stało z Terachem. Przeszedł pół drogi i się zatrzymał. I teraz kolejne pół drogi Abram przeszedł nie z powodu rozkazu ojca, nie z powodu woli ojca, że ojciec go wziął. Nie, tylko
z powodu usłyszanego od Boga słowa. I można by powiedzieć, z Ur Bóg wyprowadził Abrama słowem Ojca, ale z Haranu Bóg wyprowadził Abrama swoim własnym słowem. To bardzo dobrze podkreśla takie dosłowne tłumaczenie tego polecenia wyjdź. Tam jest taka zbitka dwóch słów hebrajskich lech, lecha, co się tłumaczy wyjdź dla siebie. Wyjdź z racji na siebie samego. Jakby Bóg mówi już nie dla ojca. Już nie z powodu tego, że twój ojciec cię zabrał. Tylko dla samego siebie. Dla samego siebie wyjdź. I idź dalej. Być może jest tak, że wy jesteście w takim momencie życia, nie? Że potrzebujecie podjąć drogę wiary. Już nie dlatego, że na przykład wierzący byli wasi rodzice, czy są wasi rodzice. Albo dziadkowie, albo ksiądz katecheta. Może być tak, że wędrując w stronę Boga do tej pory, robiliście to często z racji na kogoś innego. No to jest pora, żeby następny kawałek drogi przejść dla samych siebie. Z racji na siebie. Nie z racji na to, że ktoś inny tego ode mnie oczekuje. Tylko dlatego, że słyszę słowo. Słyszę słowo od Boga. I co więcej, przyjmuję to słowo jako obietnicę. Bo to, co wyprowadziło Abrama z Haranu, to była obietnica. Że dostanie ziemię, w której osiądzie i że będzie miał potomstwo liczne, jak gwiazdy na niebie, jak piasek nad brzegiem morza. I ta obietnica go uruchomiła. Bardzo bym wam tego życzył, żeby tym, co was uruchamia w drodze do Lizbony, było słowo Boga. Dlaczego tam macie w ogóle jechać? Kawał drogi. I kto wie, czy nie można mieć gdzie indziej sympatyczniejszych wakacji. Zasadniczo nie będzie łatwo. Temperatury nieludzkie, warunki życia takie sobie. Co wam tam każe jechać? No, przykład Abrama mówi słowo, ale słowo, które przyjmujecie jako obietnicę. I oczywiście, że obietnica, którą Bóg złożył Abramowi, była obietnicą rzeczy niesłychanych, albo lepiej powiedzmy niemożliwych. Jak masz 75 lat i żonę, która jest niepłodna, raczej trudno jest się spodziewać, że będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie. Nie? Nasza reakcja na słowo jest, to jest niemożliwe. Więc pytanie istotne młodzi jest takie, czy w tej drodze wiary, czy w tej drodze do Lizbony zaczęliście już przyjmować słowo Boga jako obietnicę. Bo stanowczo za często w naszym życiu jest tak, że interpretujemy słowo jako wymaganie od Boga, i wymaganie rzeczy, które nam się wydają niemożliwe do spełnienia. Na przykład, że masz wybaczyć w życiu człowiekowi 70 razy 7.
Albo niedawno mieliśmy taką lekcję z Ewangelii, że masz nadstawić drugi policzek, jak ktoś cię bije w prawy. I że masz iść z kimś 2000, jeśli chce cię zmusić, byś szedł z nim 1000 kroków. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie? Czytamy błogosławieństwa, błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Nie? Wszystko to przychodzi na nas w takim poczuciu, to jest wymaganie, wymaganie rzeczy niemożliwych. Jest takim, czytam to i myślę, ja nie dam rady tak żyć. Nie dam rady tak żyć. Pytanie jest, usłyszeliście kiedykolwiek to słowo jako obietnicę? Nie jako wymaganie, jako obietnicę. Możesz być ubogi. Pan Bóg ci to da. Możesz być człowiekiem czystego serca. Pan Bóg ci to da. Możesz być człowiekiem, który wprowadza pokój. Pan Bóg ci to da. Możesz być kimś, kto potrafi wybaczyć 77 razy. Pan Bóg ci to da. Słowo, które przychodzi jako obietnica. I to jest to, co ci każe ruszyć w drogę. Że możesz się stać kimś innym. Ostatecznie to nie jest pytanie o to, gdzie dojdziesz, tylko kim się na tej drodze staniesz. Będziesz coraz lepszym, lepszym, innym człowiekiem. Nie? No i jeszcze jedną rzecz powiem, bo już jest za długo, ale tę jedną jeszcze muszę powiedzieć. Bo zawsze mnie fascynowało to, że kiedy Abram doszedł do Kanaanu, to dalej został wędrowcem. Tak? Czyli przyszedł do ziemi, którą mu Bóg obiecał, jak słyszeliśmy, w przeciwieństwie do swojego ojca, nie wybudował domu. Czyli nie poczuł się, że jest kimś u celu. Nie. Dalej wędrował, dalej żył w namiocie. I słyszeliśmy, że przechodzi całą tę ziemię, którą mu Bóg dał, jako jego własność. Ale nigdzie nie ma poczucia, że jest u siebie. Dalej wędruje. Nigdzie nie postawił domu. Wszędzie, gdzie się zatrzymał, stawiał ołtarz. Ale nigdzie nie postawił domu. Znaczy, ma ciągle poczucie, że niby jest u celu, ale ciągle nie. Cel jest przed nim. Więc bardzo bym chciał, żebyście nie traktowali tej Lizbony jako ziemi obiecanej. No fajnie, rok się przygotowywać. Pamiętam te przygotowania, w końcu u mnie w domu się zaczęły, więc tak. To jest bardzo piękne, tylko że to jest bardzo piękny i ważny etap drogi. Wy się już teraz pytajcie, albo przynajmniej się otwierajcie na to, gdzie was Bóg poprowadzi po Lizbonie. Bo jak celem jest Lizbona, to jeszczeście się nie przygotowali. Lizbona nie jest celem. To jest tylko etap drogi. Tam będzie ważny ołtarz postawiony. Wiecie dobrze, przy tym ołtarzu spotkamy się wszyscy z Piotrem, z papieżem. Będziemy uważnie słuchać. Damy się prowadzić. Ale jest oczywiste, że to nie jest punkt dojścia. Ja bardzo głęboko ufam w to, że Lizbona wam pomoże rozczytać dalej waszą drogę. I że to, jak wy ją rozczytacie, będzie ważne nie tylko dla was osobiście, ale będzie też ważne dla naszego Kościoła. Że wy potraficie w tym Kościół, w tym Kościele się odnaleźć, w ten Kościół się zaangażować, pójść na całość w tym Kościele, nie? Oddając mu także samych siebie, odczytując swoje powołanie życiowe w tym Kościele. Nie? I znowu
w tym powołaniu dalej idąc, idąc, idąc. Nigdy się nie zatrzymujcie. Nigdy nie myślcie, że jesteście u celu. Zawsze będziecie wędrowcami. Bycie chrześcijaninem to jest życie w drodze. Ewangelia jest zawsze przed nami. Jezus Chrystus jest zawsze przed nami. Kościół, jaki może być, jest zawsze przed nami. Więc bardzo wam tego życzę. Nie przygotowywaliście się do Lizbony. Wszystko to, coście przeżyli przez ten rok, to było przygotowanie do dalszych etapów drogi wiary. I Lizbona, niezależnie od tego, jak tam będzie pięknie, a będzie, jest tylko etapem, etapem drogi. I na tej drodze, tak jak powiedziałem wcześniej, Pan Bóg będzie czynił w waszym życiu rzeczy niemożliwe. Jeśli tylko macie na to ochotę, jeśli mu dacie zgodę, jeśli będziecie chcieli z nim dalej współdziałać, to wszystkie obietnice Boga się w waszym życiu spełnią. Wszystkie. Bóg jest wierny wszystkim swoim obietnicom. Amen.